pojęcia persony, u pojęcia rozumienia człowieka, który wypowiada siebie, wypowiada swoją głębię w stosunku do drugiego człowieka. I to rozumienie prosopon, persony, osoby leży u podstaw naszej cywilizacji. To jest, powiedziałbym, no bardzo charakterystyczna sprawa, w jaki sposób my mówimy w tej chwili do drugiego człowieka, co ujawniamy z tej swojej głębi, mówiąc przez maskę do drugiego. Tutaj teatr w tym sensie pełni rolę bardzo, powiedziałbym, szczególnego probierza, kryterium rozumienia człowieka, społeczeństwa, rozumienia głębi osoby ludzkiej. I dlatego rzeczywiście chyba dobrze, że koncentrujemy się tutaj na teatrze, bo to jest faktycznie także z tego punktu widzenia rzecz niezwykle istotna. I w związku z tym no, rzeczą niewątpliwie narzucającą się jest to, żeby przywołać te arcydzieła dramaturgii polskiej czy światowej, ale chociażby przecież polskiej. Tak, której... opowiedzmy o kanonie kultury polskiej. Właśnie, o kanonie kultury. To jest, jak wiemy, problem bardzo trudny. Ja kilka dni temu w ramach rady, którą ojciec redaktor tutaj przywołał, byłem na spotkaniu w Belwederze poświęconym kanonie literatury polskiej. Tym kanonie literatury, który ma być kanonem wprowadzanym do szkół. Nie była, wiemy, że takie propozycje tego kanonu są opracowane przez ministerstwo. Nie ma nic, wiemy, że ten kanon nie jest jeszcze kanoniczny, nie jest jeszcze ostatecznie zatwierdzony. Wiemy, że on nigdy nie będzie satysfakcjonujący dla wszystkich, dlatego że jeżeli spojrzymy na ranking oczekiwań, jeżeli spojrzymy na głosy ekspertów, na głosy polonistów, nauczycieli, oczywiście one będą tutaj bardzo różne, ale jest rzeczą bardzo ważną to, żeby podjąć nawet samą dyskusję nad takim kanonem, czy to właśnie literatury, czy kanonem dzieł teatralnych, czy kanonem dzieł filmowych, dlatego że on nam właśnie pokazuje nas samych, pozwala nam właśnie dostrzec to, jakie wartości cenimy, jakie wartości chcemy wydobyć, jakimi wartościami chcemy się dzielić. Sama dyskusja jest już tutaj niezmiernie istotna. Ja oczywiście nie będę tutaj nawet silił się, żeby wymienić dzieła, które powinny moim zdaniem wejść w skład takiego kanonu teatralnego w naszej przestrzeni kulturowej, ale jestem głęboko przekonany, że taki kanon powinien być tworzony. Oczywiście kanon, który będzie w jakiś sposób się zmieniał, ale kanon, który powinien być tworzony. I z tym kanonem powinniśmy się zapoznawać właśnie najpierw na poziomie szkolnym, bo jeżeli mówimy... Postać Jana Kochanowskiego. Przecież to była wielka postać, to był mąż stanu i to był wielki poeta, jednocześnie człowiek, który opierał swoją twórczość, budował swoją twórczość na wartościach. My dzisiaj śpiewamy w kościele wspaniałą pieśń Czego chcesz od nas, Panie, za Twe hojne dary. Toż to jest piękna pieśń, jaka mądra, ile zawiera wartości takich właśnie wyprowadzonych wprost z dekalogu. To jest pieśń, która pokazuje porządek świata, naturalny porządek świata. Ja nie mówię, żeby nagle wracać do Kochanowskiego i prezentować jego utwory, ale zresztą dlaczego by nie? A inny przykład, Norwid. Wielka postać, cudowna postać, ukochany poeta naszego świętego Jana Pawła II. Dlaczego taki ukochany? Dlatego, że to był człowiek niezwykły, to była wielka postać o jak ogromnej duchowości. To był chyba najbardziej uduchowiony poeta romantyzmu. To był także filozof, był to człowiek, który był wielkim myślicielem, a przy tym o niezwykłej skromności i oddany Panu Bogu. I może właśnie dlatego, że tak bardzo, że na pierwszym miejscu stawiał Pana Boga w swojej twórczości i w rozmowach z tego, co piszą o nim jego znajomi, ludzie, którzy w tej epoce żyli i mieli kontakt z nim. Może dlatego właśnie często był przemilczany, że nie został, używając współczesnego języka, celebrytą. Tak jak na przykład inni klasycy,
którzy, no zresztą nie wiem, czy Norwid by sobie życzył, żeby być tak przerabiany, jak to się dziś przerabia. Często się podaje tylko tytuł, często na afiszu widnieje tytuł, ale przedstawienie nawiązuje tylko w nazwie do dzieła. No typowy przykład, tutaj już często używany, ten przykład Klątwa, prawda? Z tym, że tutaj, ponieważ to reżyserował Chorwat, słynny już Frylicz, Oliwier Frylicz, którego bezczelność po prostu nie ma granic i który śmie pouczać Polaków, który przyjechał do Polski zrobić karierę i zrobił, który otrzymał za to pieniądze i to wcale niezłe i upokorzył nas swoim przedstawieniem, skrzywdził nas bardzo. I próbuje nas w tej chwili oczerniać na świecie. Więc to jest w ogóle niebywała rzecz, ale nie czynię jego głównym winowajcą. Głównym winowajcą czynię dyrektora tego teatru, Pawła Łysaka. Pawła Łysaka, bo to Paweł Łysak, dyrektor Teatru Powszechnego, zaprosił Frylicza, wiedząc, jakie przedstawienia ten człowiek robi. I przecież skądś ten Frylicz musiał wiedzieć, że Wyspiański napisał kiedyś Klątwę, prawda? I że mniej więcej czego to dotyczy. I musiał znać sytuację w Polsce, żeby taką karykaturę Polski przedstawić, to musiał w ogóle znać pewne realia w Polsce i je w karykaturze przerysować, pokazać je w karykaturze. Zupełnie odwrotnie, w odwrotnej proporcji do rzeczywistości. Więc mówiąc, wracam do tych wielkich postaci, do wielkich wzorców, które wielkie wzorce, ludzie, którzy mogą być dzisiaj wielkimi wzorcami, dla nas, dla młodzieży zwłaszcza, wzrastającej w swoim rozwoju intelektualnym, w swoim rozwoju moralnym, to te postaci są szalenie istotne, bo te postaci niosą właśnie pewne ideały. Dzisiaj jakoś tak, nie wiem, w społeczeństwie nie ma takiego zrywu do jakichś ideałów. Myślę, że brzmi to dzisiaj, kiedy się mówi o tym, że ktoś mówi o jakichś ideałach, ma jakieś marzenia, to jak to nazwałaby pani Janda, to mu z uszu mole wylatują, prawda? Więc nie jest to modne. Myślę, że konieczną potrzebą na dziś jest przywrócenie właściwej proporcji, to znaczy przywrócenie dobrego imienia tym postaciom, tym ideałom, które budowały nasze pokolenia przez lata. Polska przetrwała, przecież to jest fakt oczywisty, no wszyscy o tym wiemy, ale pozwolę sobie przywołać. Polska po tylu latach odzyskała niepodległość i nie straciła języka polskiego, nie zatraciła polskiej kultury, polskiego wczuwania się w nasze dziedzictwo. Przecież dzisiejszy język polski to jest po prostu niejednokrotnie karykaturą języka polskiego. Ja uważam, że wydanie słownika języka polskiego z użyciem wulgaryzmów jest, dla mnie to jest przestępstwo moralne, kolejne przestępstwo moralne, bo jeśli w ten sposób wulgaryzmy weszły na salony, w ten sposób dzisiaj rozmawiają ze sobą ludzie na ulicy, w domu, wszędzie, młodzież, dorośli, dzieci. Ja parę dni temu usłyszałam, jak chłopczyk, nie wiem, może miał ze 4 lata, może mniej, mówił do dziewczynki, która nie chciała mu oddać rower, trzymała rower, nie chciała mu oddać. I on krzyknął do niej, no nie mogę tu tego powtórzyć, bo to było tak wulgarne, zamiast uciekaj, czy oddaj mi to, czy odejdź, to takiego słowa na S użył. Ja byłam zdumiona do najwyższego stopnia. Podeszłam do niego, żeby mu wytłumaczyć, że to jest bardzo brzydkie słowo. Ale niedaleko stała mama, która rozmawiała z jakąś inną panią i w ogóle na to nie zareagowała i była oburzona, że ja pouczam jej synka. Więc wulgaryzm tak zawładnął w tej chwili językiem polskim, że jeśli nie wyczyścimy języka polskiego z tych właśnie obrzydliwych słów, które wulgaryzują nie tylko naszą mowę, ale wulgaryzują relacje między nami, wulgaryzują nam świat, wulgaryzują człowieka, bo za słowem, bo słowo nie jest puste, prawda? Za słowem idzie znaczenie. I to jest konieczne w tej chwili, konieczne. Przywołanie, ja jak pamiętam z dawien dawna, jeszcze byłam
dość małą dziewczynką, kiedy pamiętam, że u mnie w domu mówiło się, że trzeba ładnie mówić po polsku, że to jest patriotyczne. Pamiętam to przykazanie w domu, że to jest patriotyczne, że a dzisiaj mówię jako już dorosła osoba, że nasycanie języka polskiego, znaczy karykaturowanie języka polskiego poprzez wulgaryzmy jest działaniem na rzecz, działaniem niepatriotycznym i to jest działanie, które szkodzi bardzo polskiej racji stanu. Tyle bym powiedziała, jeśli chodzi o język i o pielęgnację. Brak pielęgnacji, dostatecznej pielęgnacji języka. Tutaj szkoły powinny mieć swój duży udział w tym. Na każdym szczeblu, zarówno uczelnie, jak i szkoły podstawowe, szkoły na etapie wyższym, w przedszkolach powinny panie nauczycielki zwracać uwagę, jak dzieci się do siebie odzywają. I myślę, że ta sprawa używania wulgaryzmów powoduje też agresywne zachowania względem siebie, że agresja, że wulgaryzmy są nasycone agresją jednak. I te przemocowe zachowania, takie agresywne zachowania są związane z takim odzywaniem się wzajemnym do siebie. 22:43 to zaprosimy teraz Państwa do rozmów, które pozostaną pewnie niedokończonymi, ale zainicjowanymi. 56 655 23 55, numer dla słuchaczy z Polski Północnej, 655 23 56 Południa, telefony w naszej rodzinie 536 600 100, 536 600 200 i zagranica 655 23 33 i 655 23 66. Pani Temida wspomniała o tej pięknej pieśni, którą śpiewamy. Obyśmy jak najczęściej też śpiewali w naszych kościołach i powracali do tych pieśni tradycyjnych, pięknych w przekazie i muzycznym, ale też i treściowym. Takich, no nawet można powiedzieć, niezwykle intymnych, prawda? Bo ta pieśń "Czego chcesz od nas, Panie" jest taka bardzo intymna wobec Boga, wobec Stwórcy. To dzisiaj niestety dzieje się na porządku dziennym. Że lepiej nie chodzić do teatru, mówią, że to obrzydliwe. Także no. Lepiej, jeśli już idziemy do teatru, to po prostu wiedzieć, na co idziemy. Jeśli mamy znajomych, zaufanych, którzy nam powiedzą, że warto iść na coś, albo tak jak na przykład tutaj na pewno są wartościowe sztuki teatru Dobry Wieczór. Przecież z Torunia, przecież te sztuki można również w innych miastach, nie tylko w Toruniu, w Polsce oglądać. No i jeszcze chciałem powiedzieć taką rzecz, że to, co się dzieje, to ja myślę, że to nie jest jakiś przypadek, że tak, jak to ktoś kiedyś trafnie określił, jeden ksiądz, że w takim kazaniu powiedział wprost, że chamiejemy. I myślę, że ta tendencja taka niestety bardzo niekorzystna i źle wpływająca nam na całe nasze społeczeństwo, to nie jest wcale przypadek. Bo przypomnę takie zdarzenie z epoki PRL-u jeszcze, kiedy przyjmowano znanego, nie będę podawał nazwiska tego artysty, do radia, polskiego radia, kiedy przyjmowano go do pracy, to był tam coś w rodzaju takiego politruka, jakaś taka kobieta, która, nie wiem, miała mentalność tak zwaną bolszewicką. Nie wiem, co ona tam dokładnie robiła. W każdym razie ona, nie wiem, czy sprawdzała go od strony politycznej, czy to będzie człowiek zaufany, czy nie. No i jak już doszła do wniosku, że go przyjmą, no to dała mu tak w szklance takiej, on to określił, tak obrzydliwie brudnej szklance, aż otłuszczonej, że wstręt człowieka brał i tam ta szklanka była pełna wódki. No i tak wyglądało przyjęcie do Polskiego Radia. Dlaczego ta szklanka była taka brudna? Żeby tego człowieka przecież poniżyć, żeby on się ubabrał, wręcz się ubabrał w tą pseudokulturę bolszewicką, żeby on jak gdyby już tkwił w tym, żeby on nie był jakiś tak, jak to mówili bolszewicy, jakimś tam panem, prawda? Bo dla bolszewików Polacy to są tacy panowie, którzy właśnie dbają o kulturę, no i wiadomo, no.
Także myślę, że to nie jest przypadek i my musimy wręcz walczyć, bo to już jest nie tylko walka cywilizacji. Panie Leszku, dziękuję, oddam głos gościom, tak? Dziękuję, może za długo, dziękuję bardzo. Dziękuję, szczęść Boże. Bardzo proszę. Pani Temida, czy ksiądz profesor? Ja tylko chcę bardzo podziękować panu za... Bardzo się cieszę, że pan czyta moje teksty. Bardzo panu dziękuję za miłe słowa. I w pełni się zgadzam z panem, że to wszystko, o czym tutaj mówimy, wszystko to, co powoduje, co prowadzi do degradacji człowieka, ma określony cel. To... Może zabrzmi to w tej chwili dość tak jakoś mitologicznie, że tak powiem, no, czy obsesyjnie, ale przecież wiemy o tym. Znajdują się takie centra antyewangelizacyjne, które to centra właśnie są jak gdyby powodem tego, że spektakle, które oglądamy, że kultura, której doświadczamy osobiście, będąc odbiorcami jej, że ten język, o którym przed chwilą też mówiłam, że ta brudna szklanka, o której pan wspomniał, że to wszystko ma na celu właśnie takie poniżenie człowieka, bo jeśli odbierze się człowiekowi jego godność osobistą, to ten człowiek nie ma mocy w sobie takiej, nie ma punktu odniesienia, nie ma mocy w sobie, a jeszcze do tego, kiedy zabierze mu się świadomość bycia dzieckiem Bożym, to on nie ma naprawdę na czym się oprzeć, nie jest w stanie obronić się przeciw złu i daje sobą kierować tak, jak sobie zażyczą tego ci, którzy tymi wszystkimi sznureczkami pociągają i którzy chcą przemeblować nam świat i stworzyć taki świat, który będzie światem, tak jak już wcześniej wspominaliśmy, światem bez Boga, światem totalnej jakiejś takiej wolności, chorej zupełnie wolności, światem, w którym będą niewolnicy i panowie. Dzisiaj to może brzmi dość baśniowo, ale wszystko ku temu zmierza. Jeśli ludzie nie okażą się dość silni, a silni okażą się wtedy, kiedy będą mieli na czym budować własne życie, życie rodzinne, a w rodzinach tutaj upatruję bardzo, bardzo tutaj pomocnej działalności, jeśli nie okażą się dość silni, to znaczy wtedy, kiedy będą mieli na czym budować, czyli trwały fundament, wartość trwała. Znowu mówię tutaj o dekalogu, o wartościach wyprowadzonych wprost z dekalogu. Więc jeśli się nie obudzimy i nie przeciwstawimy się temu, nie chodzi o to, żeby wyjść z karabinem i strzelać. Chodzi o to, że to jest bój o wartości, a więc my powinniśmy sami sobą reprezentować wartości, żyć według wartości, starać się być w relacji z innymi na bazie wartości, nie ulegać właśnie tym takim omamom, nawet rozpoczynając od posługiwania się językiem polskim. Nawet od takiej najmniejszej rzeczy, każdy na swoim podwórku, żeby żyć jakoś, starać się żyć w prawdzie. No, zdarzają się kłamstwa, czasem ludzie kłamią z powodów takich wyższych, że tak powiem, różnie się w życiu zdarza. Niemniej jednak jeśli chodzi o ten fundament podstawowy, to żeby starać się żyć właśnie tak, aby móc budować swoje życie na tych wartościach. Tutaj widzę właśnie taki ratunek. A następna rzecz, bo to już jest w dalszej kolejności, to edukowanie młodzieży. To już tutaj szkoły się muszą włączyć, prawda? Szkoły, nauczyciele od najmłodszego etapu, od przedszkola, po uczelnię najwyższą. Dziękuję. Proszę, Radio Maria. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Można do audycji? Tak, i jest pan na antenie, słuchamy. Już. Mówię Rosław Zdejchrowa na Kaszubach. Serdecznie pozdrawiam ojca Darka, panią Temidę, księdza profesora. Słucham z zapartym tchem. Oczywiście ten problem jest wielkim problemem, ale przede wszystkim język, jakim posługują się nasi goście. Tego się chce słuchać. Jeżeli chodzi o
zostawiamy w gronie przyjaciół, że my jesteśmy w Polsce osaczeni, jak to kiedyś powiedziała jedna z pani redaktor, osobnikami polakopodobnymi, którzy zasiedlili polską ziemię i wyniszczają naszą kulturę. Trudno ustalić dokładną datę, kiedy oni weszli, ale na pewno są. I robią wszystko, by nas podważyć, by nas poniewierać. Polacy muszą się obudzić. Tak nie może być. My nie zasługujemy na to, by obcy reżyserzy przyjeżdżali do nas za nasze pieniądze i strzelali nam w oba kolana, a nawet w głowę. Tym razem chyba w tył głowy. Dziękuję panie Jarosławie. Czy jakiś komentarz? Przepraszam, na sekundę tylko wejdę. Skojarzyło mi się to strzelanie, skojarzyło mi się to ze spektaklem znowu tej nieszczęsnej klątwy Frylicza. Tam jest taka scena w tym spektaklu, gdzie aktorzy trzymają krzyże w rękach. Oczywiście wszyscy są ubrani w sutannie, mają koloratki, bo tu chodzi też o atak na kościół. Więc mają krzyże w rękach i te krzyże obracają i te krzyże są karabinami zwróconymi w naszą stronę, więc można to odebrać tak, jakby krzyże strzelały, jakby z tych krzyży strzelano, jakby te krzyże były narzędziem zbrodni, narzędziem zabijania nas. No to tyle po prostu, ale celnie pan bardzo utrafił. Dziękuję bardzo za miłe słowa, dziękujemy za włączenie się w naszą rozmowę, w nasze spotkanie na antenie. Dziękuję, prosimy, halo. Tutaj Janina z Poznania, Kulinan Chryste. Zawsze i wszędzie. Tak. Ja chciałam tutaj nawiązać, bo pani Temida mówiła o klasykach, a ja chciałam spytać o panią Lucię Ognińską, dlatego że kiedyś oglądałam właśnie piękną jej sztukę. Nie pamiętam już teraz tytułu, ale ona była... Czy to nie było Zmartwychwstanie? Chyba tak, tak. W stulecie właśnie Wesela. I chciałam spytać, czy nadal po prostu, czy ona będzie kiedyś pokazana w telewizji, no i w ogóle co z twórczością pani Ognińskiej. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pewnie czy w telewizji, to nie pani Tawida może na to odpowiedzieć, ale... Odpowiedzi, ale dziękujemy bardzo za przypomnienie, tak, tak. Coś więcej jeszcze na temat może trudno tej sztuki? Trudno mi powiedzieć, proszę pani, nie umiem pani odpowiedzieć w tej chwili na to pytanie. Nie wiem, czy pani Ognińska w tej chwili coś pisze nowego, czy gdzieś wystawia. Nie słyszałam o tym w każdym razie. Wydaje mi się, że nie, ale być może gdzieś publikuje. Nie umiem odpowiedzieć, przepraszam bardzo. Radio Maria, proszę. O, czy to telewizja Radio Maria? Tak. O Boże, witam serdecznie. Mówi Barbara Hamerlińska, mówiła po Andrzeju Hamerlińskim. Prosimy. Ja chciałam powiedzieć, że nie ma Wąsa Świecy prawie 30 lat. Ale mowa jest dzisiaj o języku polskim. On bardzo zwracał na to uwagę, bo jak ja pisałam pamiętnik z mego życia, bo ja przewoziłam granicę w Rurze z bolszewickiej strony na niemiecką. W Rurze. 1940 rok. Ale jak ja to wpisałam, te wspomnienia, no oczywiście się wypowiały. Ale on bardzo uważał, żebym ja używała nawet na jednej stronie. Nie mogłam napisać dwa razy to samo słowo. Tak bardzo uważał na język polski. Nie mogłam napisać żołnierz, musiałam użyć innego określenia. Bo język polski jest taki piękny. Ja mam na przykład Słowik Doroszewskiego. 9 ogromnych tomów wyrazów polskich, słów polskich. I suplement. A tomy są tak jak, przepraszam, że porównam, jak szały. Takie tomy języka polskiego. Czyli tyle mamy słów, ale on już wtedy mi mówił, że dzisiaj używamy Polacy, a szczególnie teraz młodzież używa 500 słów polskich tylko. A to 9 ogromnych tomów plus suplement wyrazów polskich, słów polskich. Taki ważny jest język. Pani profesor i panie profesorze,
takie piękny język polski. Dziękujemy bardzo pani Barbaro, dziękujemy serdecznie za też podzielenie się z nami tym. Pani Temida Stankiewicz-Podchorecka, krytyk teatralny, ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz w studio. O tych tomach, o słowach, o zastępowalności słów, o tym, że na jednej stronie nie piszemy tego samego wyrazu, używamy wyrazów bliskoznacznych, synonimów na przykład jakiegoś słowa. Dobór słów. Pani dotknęła tutaj bardzo ciekawej sprawy i zarazem zrobiła, myślę, wielu z nas rachunek sumienia. Nie wiem, czy dzisiaj przeciętny absolwent uczelni wyższej byłby w stanie napisać jedną stronę pamiętnika ze swojego życia czy z jakichkolwiek wydarzeń bieżących, posługując się synonimami tak, by nie użyć jednego słowa dwukrotnie. Podzielam tę obawę, że realny słownik współczesnego młodego, zwłaszcza człowieka w Polsce, to może być 500 słów, a może nawet mniej. Natomiast rola języka i słownictwa jest rolą ogromnie istotną. Pozwolę sobie przypomnieć tutaj taki fragment, który od lat mnie jakoś intrygował, intryguje i pozostał we mnie bardzo, bardzo mocno w mojej pamięci. Kiedy czytałem pierwszy raz Dar i tajemnicę, autobiograficzną książkę Jana Pawła II, napisaną z okazji 50-lecia jego święceń kapłańskich, uderzyło mnie w tej książce kilka fragmentów, między innymi ten, kiedy on opisywał, że jego pokolenie, czasy, w których on wchodził w życie dojrzałe, lata jego młodości, to było oczywiście, jak wiemy doskonale, pokolenie czasów wojennych, to było pokolenie Kolumbów, to było pokolenie ludzi, którzy chwytali za oręż, by walczyć o niepodległość Polski w sposób zbrojny. Jan Paweł II, składając im niejako w tej książce hołd i wielkie wyrazy szacunku, przyznał, że on w tym właśnie czasie, w sposób świadomy, dobrowolny i na pewno nie wynikający z jakiejkolwiek chęci uniku walki, podjął zmagania o słowo, podjął właśnie studia nad językiem. Właśnie nawet nie nad słowem, ale nad językiem. I kiedy sobie uzmysłowimy, że język ma swoją strukturę, ma język ma swoją historię, ma swoją genealogię, ma swoje znaczenia, ma swoje rodowody, to przekonujemy się, że w języku zawarta jest w sposób niezwykle znaczący tożsamość narodu, tożsamość dziejów narodowych. I takie studia nad językiem, które mogły się wydawać z jednej strony czymś absurdalnym. Dlaczego w czasie, w którym ludzie chwytają za oręż, organizują zbrojne wypady, organizują walkę podziemną. Dlaczego ktoś młody, idealista, patriota, człowiek wielkich ideałów zajmuje się studiami nad językiem? Okazało się, że to była droga niezwykle zasadna, dlatego że nasze dzieje potwierdzają, że niejednokrotnie odzyskiwaliśmy czy ocalaliśmy suwerenność naszego narodu dzięki właśnie językowi, dzięki polskiej mowie, dzięki polskiemu językowi. I to jest z jednej strony doświadczenie historyczne, ale z drugiej strony tutaj włączam się w to, co już było powiedziane jakiś czas temu, to jest zmaganie też o naszą przyszłość. Utrata języka, utrata jego bogactwa, ta amerykanizacja, którą dostrzegamy w naszym języku, ta nieporadność w opisywaniu rzeczywistości, w formułowaniu różnych nazw dla nowych rzeczy, dla nowych zjawisk, to wszystko w jakimś stopniu, a nawet w bardzo poważnym stopniu zagraża naszej suwerenności. My może tę suwerenność ocalimy w sensie politycznym, ale utracimy ją w sensie kulturowym. Jeżeli dzisiaj niejednokrotnie zastanawiamy się nad problemem suwerenności politycznej, suwerenności militarnej, suwerenności energetycznej, to są bardzo ważne elementy, ale nie zapominajmy, że istnieje też suwerenność kulturowa, która może zostać utracona w sposób zupełnie bezwiedny, w sposób niemal niezauważalny, a skutkuje realną utratą suwerenności. Radio Maryja, proszę. Może? Szczęść Boże. Mówi Krzysztof z Malborka. Proszę ojca, bardzo ważny temat, bardzo ważny temat. Ja ze swojej strony pozwolę sobie kilka słów też tutaj dodać. W Polsce to, co się dzieje, to jest, no,
wojna kulturowa, byśmy powiedzieli, czy cywilizacyjna. I spotykam się raz po raz, bo mam taką sposobność, żeby spotykać się i z nauczycielkami klas pierwszych, które mówią, że proszę pana, przychodzą do szkół dzieci, które nie potrafią mówić. Ja mam je uczyć pisać, one nie potrafią mówić. Na tablecie, tak, one bardzo sprawnie na tablecie będą się posługiwały, mówić nie potrafią, ale z kolei wczoraj miałem do czynienia z młodzieżą licealną z południa Polski, grupa 40 osób, znakomicie znające historię, znakomicie, w szczegółach praktycznie, to jest to. I powiedzmy sobie szczerze, no w Gdańsku kilka lat temu była rzeźba, młody student chyba wykonał, sowiecki żołnierz gwałcący brzemienną kobietę. Natychmiast władze rosyjskie, to nie można. A gdzie jest wtedy obrońcy swobody ekspresji, wolności sztuki, że się nie odezwali? W związku z tym, że mamy tak zasnych gości, ja też księdza profesora felietonów słucham i pani Temidy czytam teksty i w związku z tym, że takich mamy gości, pozwolę sobie z kwietnia 1943 roku przeczytać cztery zwrotki. Mianowicie sądzę, że będą w temacie. Byłeś jak wielkie stare drzewo, narodzie mój, jak dąb zuchwały. Wezbrany ogniem soków źrałych, jak drzewo wiary, mocy, gniewu. I jęli ciebie cieśle orać i ryć cię rylcem u korzeni, żeby twój głos, twój kształt odmienić, żeby cię zmienić w sen upiora. Jęli ci liście drzeć i ścinać, byś nagi stał i głowę zginał. Jęli ci oczy z ognia łupić, byś ich nie zmienił wzrokiem w trupy. Jęli ci ciało w popiół kruszyć, by wydrzeć Boga z żywej duszy. 17 czy 18 lat miał Krzysztof Kamil Baczyński. To pisał w roku 1943. To jest fragment tylko jego wiersza. I słusznie ktoś powiedział, że w czasie wojny klejnotami strzelaliśmy. To jest właśnie świadectwo tego. I to jest też świadectwo tego, że ten proces, żeby spowodować taki to, żeby się nas zmienić w sen upiora. Żebyśmy się stali snem upiora. A my musimy stać twardo, szeroko oczy otwarte mieć. I babcie, tu też starsza pani dzwoniła, że dzieci nie czytają. Czytają. Tylko, że jak babcia ogląda serial, to co jest łatwiejsze? Dobro czy zło? No jasne, że zło. Siedzi dziecko i ogląda z babcią serial. Książki już tak nie bardzo czyta. Ale są takie, tacy młodzi ludzie, z jakimi wczoraj miałem do czynienia, a raz po raz też innym razem, że rzeczywiście język polski, nie tylko angielski, jak trzeba to francuski, hiszpański jest w modzie. No i poezję. I Sienkiewicza. I Sienkiewicza. Pewnego młodego człowieka, to też dodam, bo miałem kiedyś taki czas wolny i młodzi ludzie z gimnazjum byli. Pierwsza klasa gimnazjum. I zacytowałem im z pamięci fragment z Sienkiewicza w pustyni i w puszczy. Cytat tego zdania. Obrońca chrześcijaństwa, prawa krew zwycięzców z Podchocimia i Wiednia stał z podniesionym czołem, czekając wyroku. Takie zdanie, teraz mi akurat fragment z pamięci uleciał, ale wiernie zacytowałem młodym ludziom. Młody chłopak, pierwsza klasa gimnazjum, mówi, proszę pana, tak to było. To było w pustyni i w puszczy, jak Staś stał w obliczu Mahdiego. I to dziecko mówi, to proszę zobaczyć, są domy, są babcie, są rodzice, którzy też korzystają i z telewizji, i z komputera, jeżeli trzeba. Ale to nie jest telewizor, nie jest tabernakulum w domu. Przynajmniej nie w każdym. Dziękuję panie Krzysztofie. Pozdrawiam, z panem Bogiem. Dziękuję, z panem Bogiem.
Ksiądz profesor Bortkiewicz. Tak, ja przyznam się, że byłem bardzo poruszony, kiedy pan przytaczał ten wiersz Baczyńskiego. Pozwolę sobie dosłownie na jedno zdaniowe wspomnienie. Ja recytowałem ten wiersz na takim, mówiąc technicznie, montażu słowno-muzycznym 13 grudnia 1981 roku w Poznaniu. Ten wiersz kończy się jednak, bo pan mówił tutaj o tej zagładzie narodu, ale on kończy się jednak bardzo optymistycznym, takim typowym dla polskiego romantyzmu stwierdzeniem, nadzieją: lecz zmartwychwstaniesz jak Bóg z grobu, z huraganowym tchem uskroni. Ramiona ziemi się przed tobą otworzą, ludu mój, do broni. W czasach Baczyńskiego to wezwanie do broni brzmiało na pewno właśnie militarnie, ale dzisiaj myślę, że także jesteśmy wezwani do walki za pomocą innych narzędzi, innych środków zmagania, ale niemniej jednak jesteśmy wezwani do równie ważnej, ośmielę się tak powiedzieć, walki cywilizacyjnej. 23:12. Proszę, Radio Maria. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Czy można już? Tak, słuchamy. Adam ze Śląska, witam ojca prowadzącego, witam szanownych gości w studiu. Ja myślę sobie tak w sprawie tematu dzisiejszej audycji. Był taki poeta w średniowieczu, Mikołaj Rej, on mówił: Polacy nie gęsi, własny język mają. A drażnią mnie naleciałości w naszym języku z języka angielskiego. Prosty przykład. Proszę sobie wyobrazić konkurs piosenki Eurowizji. Czy to jest konkurs piosenki Eurowizji, czy konkurs piosenki angielskiej? Jak można po prostu wstydzić się? Ja uważam, że to się ktoś wstydzi obcego języka. Tak jak przed chwilą taka pani mówiła, że tracimy swoją tożsamość, w Holandii już się to dzieje. Tam już głównym językiem jest angielski, a nie holenderski. W latach 80. słuchałem muzyki zespołów Republika i Perfect, jakie piękne życiowe teksty, oczywiście w języku polskim. Żadnemu nie przyszło na mnie, żeby po angielsku śpiewać, bo teksty były skierowane do nas, nie do Polaków. To bym miał tyle. Szczęść Boże, dziękuję. Dziękuję panie Adamie, szczęść Boże. Też piosenka i to, co leci w rozgłośniach radiowych. Jak może pani temi to, nie wiem, czy pani słucha? Od czasu do czasu moim ulubionym radiem głównym, to takim, którego codziennie słucham, jest Radio Maryja. Ale inne rozgłośnie, zwłaszcza głównie chodzi o polskie radio, też słucham. Natomiast chcę powiedzieć a propos języka, że problem także jest w tym, że słowa zaczęły zmieniać swoje znaczenie, że używa się tych samych słów w innym kontekście i one inaczej znaczą. To jest też taki trwa proces i to jest też bardzo istotne. Poza tym jeszcze jest na przykład słowo konserwatywny. Słowo konserwatywny dzisiaj jest postrzegane pejoratywnie. To, że nasz język jest niejednokrotnie karykaturalnie traktowany, to no, trudno powiedzieć, że to winę ponosi, ale takie mamy czasy, że używamy właśnie komórek, używamy SMS-ów. W SMS-ach no to przecież krótko się pisze nara, zara, pozdro, prawda? To są te skróty młodzieżowe. A starsi rodzice i dziadkowie przejęli od swoich wnuczków. I niejednokrotnie SMS-y wśród osób dość czasem podeszłym wieku, czy w słuchawce telefonicznej można usłyszeć. No to nara. Prawda? Także to, nie, mówiąc już zupełnie poważnie, to naprawdę, to jest szalenie istotne. W domu, jeśli są dzieci, jeśli są małe dzieci, to rodzice moim zdaniem powinni naprawdę przywiązywać dużą wagę do sposobu wysławiania się. Oczywiście wulgaryzmów nie używać, to jest dla mnie zupełnie zrozumiałe, nie używać wulgaryzmów, ale mówić, używać słów języka polskiego i poprawnie je akcentując, używając dobrej, prawidłowej dykcji. I mówię jeszcze o akcentowaniu, bo ja niejednokrotnie dzisiaj słyszę u dziennikarzy na przykład, kiedy u dziennikarzy czy to radiowych, czy telewizyjnych, słyszę, jak akcentują.
a to jest ważne, czy akcent pada, czy akcent jest inicjalny na danym słowie, czy akcent pada na przedostatnią literkę, na przedostatnią samogłoskę. To jest istotne bardzo i tego się powinno uczyć w szkole. Tego, czego się w szkole nauczyłam, właśnie jak się akcentuje wyrazy, pozostało mi to do dziś. Choć było to bardzo dawno, ale jeszcze pamiętam. Kolejny telefon. Proszę bardzo. Halo. Prosimy. Nie słyszę tu nikogo. Może tutaj. Prosimy. Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Jacek z Niemiec. Na początku chciałem pozdrowić wszystkich gości, ojca prowadzącego, za tak wspaniałe radio jak Radio Maryja. I chciałem powiedzieć, że właśnie mieszkam już w Niemczech ponad 23 lata. Mam czwórkę dzieci. Najstarszy syn ma 30 lat, najmłodsza córka ma 9 lat. I wszyscy mówią w języku polskim i nie ma z tym żadnego problemu. Co mnie trochę dziwi, to jest to, że widzę ostatnio przyjeżdża dużo ludzi z całej Polski w poszukiwaniu pracy i nie tylko, ale widać, że oni jakby wstydzą się języka polskiego, bo próbują na siłę rozmawiać w języku niemieckim i w różnych takich miejscach można zobaczyć, że oni no wstydzą się jakby mówić, żeby ktoś nie powiedział, aha, to jest Polak albo coś takiego. Ja jestem dumny z tego, że moje dzieci jednak umią bardzo dobrze po polsku mówić i nie wstydzą się tego wszystkiego. Chciałem tylko powiedzieć to, że takie radio jak Radio Maryja i Telewizja Trwam jest przykładem nie tylko tutaj w Niemczech, na całą Europę. I mam nadzieję, że ojciec Rydzyk poprowadzi te radio tak dalej z tą swoją charyzmą, którą ma. Nie pozwoli zniszczyć tego radia i telewizji Trwam. Chciałem tylko na tyle powiedzieć. Bóg zapłać, szczęść Boże. Bóg zapłać. Dziękujemy Panie Janie. Przypomniałam sobie, dziękujemy bardzo za pańską wypowiedź. Tutaj zainspirował mnie pan do pewnego wspomnienia. Kiedyś w Teatrze Wielkim podczas przerwy, już nie pamiętam jaka to była opera, ale to jest nieważne, podczas przerwy stałam w gronie znajomych i podeszła do nas pewna śpiewaczka, która wyemigrowała z mężem chyba do Niemiec właśnie, czy może do Szwajcarii, nie pamiętam już dokładnie. W każdym razie w rozmowie okazało się, że gdzieś tam krążyła jej córka też podczas tej przerwy, po czym podeszła do nas i to chyba jednak w Niemczech była, bo córka zwróciła się do matki po niemiecku i ktoś z nas coś do niej tam powiedział, ona wzruszyła ramionami, tak jakby nie rozumiała, o co chodzi. Potem, po czym się okazało, że pani śpiewaczka, która śpiewała ileś lat w operze w Narodowej w Warszawie, a jak mówię, po latach znalazła się w Niemczech, że ta córka nie zna języka polskiego. A dlaczego nie zna? Dlatego, że rodzice oboje są Polakami. Matka śpiewaczka, a ojciec muzyk, który grał w orkiestrze Teatru Wielkiego. Specjalnie nie wdrażali jej w naukę języka polskiego, ponieważ nie chcieli, żeby miała problemy. Taka była odpowiedź tej pani. To tyle mam do powiedzenia. Dziękuję. Posłuchajmy może pewnego fragmentu. Tak więc Bóg zapłać wszystkim za wszelkie dobro. Wszystkiego się nie da wymienić, spamiętać. I tak dość dużo pamiętam. Bo się porządnie uczyłem w szkole. Jeszcze się uczyłem łaciny, jeszcze się uczyłem greki. Wiecie, co to jest? Coś wspaniałego. No, będziemy.
będziemy kończyć. Kiedy byliśmy w piątej gimnazjalnej, graliśmy Antygonę. Sofokles. Antygona, Halina, Ismena, Kazia, mój Boże. A ja grałem Haimona. O ukochana siostro Maismeno, czy ty nie widzisz, że z klęsk Edypowych żadnej na świecie los nam nie oszczędza? Pamiętam do dziś. No i to święty Jan Paweł II w takim improwizowanym dialogu z pielgrzymami na rynku w Wadowicach, rok 1999, jeśli dobrze pamiętam. Wydawałoby się, że to takie pogaduszki, ale też ogromna nauka człowieka niezwykłej kultury, niezwykłego talentu języka, przecież także pisarza, filozofa, teologa, papieża, aktora wcześniej teatru rapsodycznego, gdzie przede wszystkim zwracało się uwagę na treść, a więc na słowo, a później dopiero na formę aktora, który także grał podczas okupacji niemieckiej, gdy Niemcy okupowali Polskę, w mieszkaniach prywatnych, a więc tam, gdzie nie było scen, gdzie nie było środków, gdzie nie było możliwości, ale był żywy przekaz słowa. To święty Jan Paweł II. Tu patrzę szczególnie też na księdza profesora, który nam świętego Jana Pawła II nauczanie przypomina. Tak bardzo ważne, żebyśmy to nauczanie konsumowali, tak karmili się tym nauczaniem, także w zakresie kultury i także w zakresie tych prostych, zwyczajnych słów, tak jak dziadek do wnuczków by powiedział. Dużo pamiętam, bo się porządnie uczyłem w szkole. To już jest nauka dla nas, prawda? Co robić? Trzeba się porządnie uczyć w szkole. I szkoła też powinna być porządna. Tak, oczywiście te wzruszające, niezapomniane słowa Jana Pawła II z Wadowic usmysławiają nam z jednej strony, czym była kultura, język, słowo w jego życiu i jakie dziedzictwo nam zostawiał. Kiedy przypomnimy sobie właściwie całe pielgrzymowanie Jana Pawła II do Polski, poczynając od Gniezna, od spotkania z młodzieżą na wzgórzu Lecha, od ukazania roli Bogu Rodzicy i właśnie kultury polskiej poprzez liczne dalsze spotkania z artystami, ludźmi kultury, list do artystów, ale także spotkanie w Poznaniu w 1997 roku, także z młodzieżą, kiedy Jan Paweł II przywoływał swoje przemówienie z UNESCO i mówił też o roli kultury, także kultury regionalnej, bo wtedy w sposób też niezapomniany, przedrzeźniając troszeczkę gwarę poznańską, mówił o tym, że kiedy młodzież z Poznania przybędzie do Paryża, żeby właśnie mówiła, że my jesteśmy stąd, gdzie się wszystko zaczęło, ale mówił to w taki charakterystyczny sposób, parafrazując tonację, melodię poznańskiej gwary. I wreszcie te słowa z Wadowic, które są bardzo proste, bardzo, bardzo wzruszające. Ojciec wspomniał tutaj o teatrze rapsodycznym, kiedy przypomniałem sobie właśnie za sprawą tych słów, czym był teatr rapsodyczny, że to było operowanie właściwie czystym słowem. Pomyślałem sobie, odchodząc z bólem od Jana Pawła II, że dzisiaj jest chyba też tęsknota niekiedy, może nieujawniona, ale właśnie za tą potęgą słowa. Pamiętam, jak przed wielu laty, kilkunastu już chyba laty, może dwudziestu, w Poznaniu pan Przemysław Basiński zaczął organizować Verba Sacra. Wydawało się, że ta modlitwa katedr polskich, jak to później zostało określone, przyznam się, że byłem bardzo sceptyczny wobec tego projektu. Kiedy usłyszałem, że mają być czytane potężne teksty biblijne, przypomnę, że między innymi była czytana jednorazowo cała Ewangelia według świętego Marka, w całości, od pierwszego wersetu po ostatni. Wydawało mi się, że na takie wydarzenia, w których aktor bądź dwoje aktorów prawie bez żadnego akompaniamentu, jeden, dwa utwory muzyczne w ciągu całego przedstawienia
będą wykonywać to Słowo Boże, słowo wzięte z Biblii, później także z różnych modlitw liturgicznych, że udział w tych spektaklach będzie bardzo ograniczony, że będą pojedyncze osoby, jacyś koneserzy słowa. Ja nie mogłem wyjść przez miesiące i lata z zadziwienia, że Katedra Poznańska pękała wtedy w szwach, że ludzie potrafili stać kilka godzin na tych przedstawieniach, na tej prezentacji słowa, obcując właśnie z potęgą słowa. To było wydarzenie absolutnie dla mnie osobiście unikalne. Ja nie przypominam sobie właściwie do momentu ubiegłego roku, czyli 1050. rocznicy Chrztu Polski, żeby Katedra Poznańska była wypełniona w takim stopniu, jak właśnie wtedy, kiedy, zwłaszcza w pierwszych latach, kiedy w pierwszych latach właśnie było czytane Słowo Boże. A więc istnieje jakieś zapotrzebowanie na obcowanie z pięknym słowem, na obcowanie ze słowem pięknie artykułowanym, bo przecież właśnie cała finezja polegała tutaj nie na grze scenicznej, nie na obrazie, ale po prostu na wspaniałej artykulacji, na wypowiedzeniu tego słowa w pełnym jego brzmieniu, z taką mocą, jaką to słowo w sobie posiada. I jest w tym wspomnieniu jest też pewna nadzieja, którą chcę się po prostu podzielić. Dziękuję bardzo. Radio Maryja, proszę. Szczęść Boże, mówi Jacek z Warszawy. Szczęść Boże, panie Jacku. Czy mogę do audycji? Tak, tak, słuchamy. Mam pytanie. Padły słowa, jesteście bękartami PRL-u, a jeden ze słuchaczy telefonując, mówiąc o przyjęciu do Polskiego Radia, mówił o bolszewizmie. Prosiłbym o wyjaśnienie, jak do tych obu sformułowań mają się teatry z lat 60., chociażby Syny Warszawskiej, Hanuszkiewicza, Dejmka. Twórczość Polskiego Radia typu audycje dla dzieci, uczymy się śpiewać, uczymy się recytować. No i cała twórczość Polskiego Radia, spikerów, komentatorów sportowych, Jerzy Grzygut. Jak się to ma do tych słów, które padły w audycji? Dziękuję, przechodzę na odbiór. Dziękuję, panie Jacku. Wyjaśniam bardzo krótko. No, jestem głęboko przekonany, że odbiorcy tego filmu Lawa nie byli wychowani ani na Hanuszkiewiczu, ani na tych spektaklach, o których pan mówi, nie byli uczestnikami, powiedzmy, dziadów w Teatrze Starym w Krakowie, czy innych spektakli, które kształtowały wbrew właśnie, jak to dzisiaj mówimy ładnie po polsku, mainstreamowi ówczesnemu, czyli wbrew ideologii marksistowskiej, kształtowały świadomość Polaków. Odbiór przez młodzież, przez młodzież szkolną, licealną sztuki, która no stanowi jakiś rdzeń romantyzmu, stanowi jednocześnie jakiś rdzeń traumy polskiej, dramaturgii polskiej, odbiór w taki sposób, no na pewno poświadcza w moim przekonaniu, niezależnie od drastyczności może tych słów, które może wydają się być jakieś przykre i bolesne, ale powtarzam raz jeszcze. One były wypowiedziane w bardzo określonym kontekście. Ja się z tych słów nie jestem w stanie wycofać, dlatego że odbiór sztuki, odbiór w tym wypadku filmu, ale bazującego na rdzennie polskiej sztuce, która prezentuje autentycznie polskiego ducha i autentycznie polską dramaturgię, odbiór czegoś takiego, właśnie czegoś takiego w taki sposób, ostentacyjnie cyniczny, ostentacyjnie kpiący, ostentacyjnie depczący te wartości, no moim zdaniem nie zasługiwał na inną cenzurę jak tę, którą, inną recenzję jak tę, którą właśnie wypowiedziałem w sposób na pewno ostry, ale powtarzam raz jeszcze, nie wycofuję się z tych słów. Pani Temida? Kontynuując, dopowiadając jeszcze do tego, co ksiądz profesor był uprzejmy powiedzieć, z czegoś to wynika, taka reakcja. Ja obserwuję niejednokrotnie dzisiaj także reakcję widzów podczas spektaklu, gdzie na przykład jest mowa o śmierci. Troszkę inny temat, prawda? O śmierci. I widzę, że ci ludzie się śmieją.
Ja nie wiem, naprawdę nie wiem, dlaczego się śmieją, z czego się śmieją. Mowa jest o śmierci, ktoś umiera, ktoś kogoś zabił i nagle jest śmiech na widowni. I usiłuję potem sobie jakoś to wytłumaczyć. No, myślę sobie, coś przeoczyłam, jakąś scenę przeoczyłam, jakieś słowo przeoczyłam, które padło. Nie, po prostu jest inny kot jak gdyby odbioru u tej publiczności, inny kot odbioru u mnie. Więc to wynika, tak myślę, wynika prawdopodobnie z edukacji pewnej, z braku raczej edukacji, braku edukacji, że na przykład tak jak przy filmie, przy okazji filmu Lawa, gdzie młodzież się śmieje, to znaczy, że nie rozumie, nie wie, spotyka się po raz pierwszy, a może nie, a może z jakiegoś bryku tylko zna, ze streszczenia może zna, bo oryginału nie czytali, no tutaj winę ewidentnie ponosi szkoła. Szkoła ma obowiązek. Poza rodziną na pierwszym etapie zdobywamy edukację na pierwszym etapie w rodzinie, prawda? A potem już wychodzimy na zewnątrz, potem ma szkoła. No kościół jeszcze, prawda, dużo, ale nie wszyscy są wierzący. W związku z tym szkoła powinna tutaj pełną odpowiedzialność brać na siebie za to, jak wyedukowany uczeń wychodzi z tej szkoły. Zapytam jeszcze może o radiowy teatr wyobraźni, bo to jest też specyfika, niezależnie tutaj od głosu pana Jacka, czy wcześniejszego pana Krzysztofa o tej szklance wódki, tylko mówimy o teatrze, ale też jesteśmy w radiu. Rozumiem, wartość takiego teatru radiowego. Tak, to jest bardzo ważne. To jest teatr zupełnie specyficzny, ale teatr bardzo, bardzo istotny, bardzo ważny. To jest właśnie teatr, który pobudza wyobraźnię. Teatr wyobraźni, który pobudza wyobraźnię. Przecież my nie widzimy tej rzeczywistości, która tam jest kreowana po drugiej stronie, że tak powiem, tego przewodu, tego drutu, że tak powiem, tam gdzie się to wszystko dzieje, tam jest aktor i my tylko słyszymy jego głos. I ten głos powoduje, że my sobie wyobrażamy wszystkie te sceny, które tam się dzieją, cała ta rzeczywistość, cała akcja, temat, który tam się tworzy. Wszystko to widzimy, widzimy oczami wyobraźni. I tembr głosu, sposób właśnie artykulacji słowa, nieskazitelna dykcja, bo musi być, akcentowanie odpowiednich słów, przecinek, ileż tam znaczy, kropka, ile tam znaczy, wykrzyknik, to wszystko tam jest. I to wszystko jest modulowane głosem, tembrem głosu. To piękny teatr. Bardzo lubię słuchowiska, teatr wyobraźni słuchać, bo rzeczywiście wtedy... Ja też. Ekranizacje, one też nam... Kiedy patrzymy na postać zekranizowaną, zwłaszcza kinową, to wszyscy widzimy już pewne postaci szablonowo, tak? Zagłoba wygląda tak, no jeszcze zależy z jakiego okresu, tak, bo były dwie ekranizacje, później, tak, tak. Ale on tak wygląda, kojarzymy go z kimś takim, a kiedy sami wyobrażamy sobie Zagłobę, no to już u każdego z nas ten Zagłoba ma troszeczkę takie indywidualne rysy, są pewne wspólne, pewna rubaszność, ten koncept, który miał zawsze w sobie, dowcip, ale też pewne zindywidualizowanie w zakresie charakterystyki postaci. To jest też bardzo cenne, rozwijające. Oczywiście tak, no ja mogę tylko powiedzieć, przepraszam, bo już dotykamy ekranizacji Potopu, no czytając powieściową Oleńkę, powiem szczerze, znaczy czytając powieściowy Potop, byłem w stanie się w niej zakochać. Kiedy oglądałem na ekranie tenże właśnie Potop, nie groziło mi żadne szczególne poruszenie serca. Tak może to ujmę najoględniej. Ale gdyby ksiądz profesor obejrzał trylogię w Starym Teatrze w Krakowie, przepraszam, że się śmieję, w reżyserii Jana Klaty, to by dopiero miał przeżycia. To tu zakończymy. Nie uniósłbym tego na Klatę. Chyba nie. Zakończymy nasze spotkanie, ale to jest bardzo ważny temat. Ja się też ogromnie cieszę z tego, że na kierunku kulturoznawstwo w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej takich rozmów, takich dyskusji
warsztatu będzie znacznie więcej, ze względu na to, że od października ta nowa specjalizacja krytyka artystyczna, teatrologia, teoria i praktyka, sam chętnie posłuchałbym i włączał się do takich rozmów jak te dzisiejsze, bo one są twórcze, one są poszerzające patrzenie na rzeczywistość i za to też Państwu, Pani Temido, serdecznie dziękuję, księdzu profesorowi dziękuję, że możemy tak przy stole spotkać się, no i porozmawiać razem z naszymi słuchaczami.